Znęcanie się nad Tensem Glapińskim to już przestało mnie bawić. Ekonomia trochę przestaje działać i to można udowodnić na dziesiątkach przykładów. Chociażby właśnie ten Orlen. No jeżeli jego zyski tak rosną, poprzez właśnie drenaż naszej kieszeni przez marżę rafineryjną, rządzą nami ekonomiczni ignoranci. Bardzo miło mi przywitać Kazimierza Krupę, dziennikarza ekonomicznego, byłego naczelnego magazynu Forbes. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry pani, dzień dobry panie. Także ustalmy zasady gry na dzisiaj. Ile pan ma czasu? Bo jak tak sobie przed chwilą przejrzałam liczbę tematów, którą powinniśmy poruszyć, no to chwilę nam to zajmie. Rozumiem, że po 10 minut kilka jeszcze możemy porozmawiać na temat kondycji polskiej. Próbujmy, tak jest. Dobrze. Panie redaktorze, zacznijmy od tego, czy czuje się pan bezpiecznie. No bo pani minister finansów przekonuje, że budżet na rok 2023, to jest tutaj cytat, budżet bezpieczeństwa Polaków, socjalnego, fizycznego, w każdym wymiarze. Ja generalnie czuję się w miarę bezpiecznie, ale nie dzięki pani minister. Tym bardziej, że jak się dowiedziałem, to najlepszym ekonomistą w Polsce, lepszym od ministra finansów jest Jarosław Kaczyński, bo jest przywódcą. Ja pani, z tym budżetem to jest taki kłopot. Żyjemy w takiej oto rzeczywistości, że słowa potraciły znaczenie. To, które znaliśmy do tej pory. Konstytucja już nie jest tą konstytucją, która była niegdyś. Trybunał Konstytucyjny to już nie jest ten Trybunał Konstytucyjny. I tak mógłbym, Rada Polityki Pieniężnej, moja ukochana. A budżet nie jest budżetem, panie redaktorze? Dobrze. A budżet nie jest budżetem. Kiedyś, ileś lat temu, budżet był takim dokumentem no niezwykle ważnym, takim katechizmem, powiedziałbym. I jego zmiana, czy w ogóle tak, przede wszystkim bardzo uważnie go studiowaliśmy. Bardzo uważnie studiowaliśmy, bo tam były założenia i cele takie sformułowane i niezmienne. Natomiast teraz budżet, co to? A to jest taka ustawa, która no jako jedyna powoduje, że jej nieuchwalenie może spowodować upadek rządu, prawda? Czyli to no jest ważna. Natomiast teraz, no co to jest budżet? To po prostu tak o sobie robimy. Przypomnę, że na przykład w tym budżecie na 2023 rok inflacja została założona na 9,8%. Żaden analityk nie mówi, że będzie taka średnia inflacja. Zaczyna się od 11, kończy na 14, mniej więcej taka. Ale to i tak oczywiście lepiej niż w tym roku, kiedy założono 3,3. A ile mamy? 17,4, 17,8. Tak. Czyli widzi pani, tam można wpisać dowolnie wszystko i jest wpisywane dowolnie wszystko, bez żadnego zastanowienia się, ponieważ nic się tym nie przejmuje. Wiele wydatków jest wyprowadzanych poza budżet. No i co z tego? No to są wyprowadzane. BGK, PFR, to są instytucje działające poza budżetem. Co one robią? No nie do końca wiemy. Panie redaktorze, ale jak w ogóle doszło do takiej sytuacji? Ja bardzo pana przepraszam, tylko kiedyś były jakieś bezpieczniki, kiedyś było jakieś widełki, w których trzeba się było trzymać, których przekroczenie było pilnowane przez dane instytucje. W tej chwili pan mówi, że okej, znaczy można wpisać co się chce, zrobić co się chce i nic. Dlaczego nic? No niestety tak. I formuła wydatkowa, która była, czyli krótko mówiąc, jeżeli zwiększamy wydatki, to trzeba wskazać źródło finansowania tych wydatków. Nie obowiązuje. Robimy fundusz celowy i koniec. No wie pani, no jeżeli rządzą nami ekonomiczni ignoranci, do tego zideologizowani, no to tak mamy. A ponieważ mają większość, no to ta partia jest gotowa przegłosować nawet to, że 2 razy 2 jest 7. Bo tak akurat pasuje. No i co pani zrobi? No nic pani nie zrobi. No można się z tym zdumiewać, temu dziwić, oburzać. No dobrze, panie redaktorze, i to robimy. Prawda jest taka, że liczb oszukać się nie da. I chyba trochę zaczyna, mam wrażenie, do rządzących docierać ta prawda. Bo te wszystkie rzeczy, które się teraz dzieją, czyli na przykład nowe formy podatków, o których będziemy za chwilę mówić, likwidacja tarczy antyinflacyjnej, właściwie brak poduszki do jej likwidacji. No, rozmaite sygnały świadczą o tym, że nagle zorientowano się chyba, że ten budżet się nie zepnie.
że te finanse publiczne mogą się rozpaść. Zresztą według dziennikarzy nieoficjalnie Mateusz Morawiecki na zamkniętych spotkaniach to przyznaje, że bez pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy budżet po prostu się rozleci. No niestety budżet się już dawno rozleciał. Jest łatany w taki sposób. Wielokrotnie również u pani na antenie, w pani programie mówiłem, że rząd nie walczy z inflacją. Rząd walczy ze skutkami inflacji, czyli z ich dolegliwością dla ludzi. No i co go zmusza do jakiejś, do podjęcia jakiejś tam walki z inflacją, to właśnie to, że brakuje pieniędzy. Tych pieniędzy już dawno nie ma. Jeszcze niedawno było ich podobno za dużo, a teraz się okazało, że ich nie ma. Te obligacje nasze poszybowały ich rentowności, czyli koszty długu. Wejdę w słowo znowu, przepraszam. Obiecuję, że już teraz dłużej się panu pozwolę wypowiedzieć, tylko tych pieniędzy nie ma na tyle, że już nie da się udawać, że są? To o to chodzi? Dokładnie tak. Mhm. Po prostu te możliwości już się skończyły. No i teraz trzeba po prostu te pieniądze pozyskać. Pozyskać, a skąd się pozyskuje pieniądze? No od ludzi oczywiście. Czyli jeszcze skąd? Z tych części społeczeństwa, które nie głosują na Prawo i Sprawiedliwość. Czyli na przykład mali przedsiębiorcy. Mali, to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, taka polska specyfika w Europie, która pozwalała nam mówić, że jesteśmy najbardziej takim inicjatywnym, energicznym społeczeństwem w Europie. 60-70% PKB wytwarzają te małe firmy, małe i średnie. I tam będzie się poszukiwało pieniędzy, już się poszukuje pieniędzy. Wzrost składki ZUS-owskiej, najróżniejsze opodatkowania, jednocześnie nieobejmowanie tej grupy społecznej czy tej grupy ekonomicznej praktycznie żadnymi tarczami, poza tym pierwszym COVID-em, kiedy były tam dopłaty czy jakieś ulgi, to nieobejmowanie żadnymi tarczami antyinflacyjnymi, no ktoś to musi sfinansować. No i niestety padło na tę grupę przedsiębiorców. No i nie tylko na grupę przedsiębiorców, padło także, teraz z lekkim przymrużeniem oka, ale wydaje się, że ta sytuacja bardzo dobrze obrazuje to, o czym rozmawiamy. Mam na myśli podatek cukrowy, jego nałożenie na kolejne produkty, w tym produkty nie zawierające cukru. W tym na produkty zdrowe, na soki tłoczone, na soki z wysoką wartością odżywczą bez dodatku cukru. One mają być objęte podatkiem cukrowym, tak zdecydowało Ministerstwo Finansów. Panie redaktorze, słyszał pan o tym pewnie. To jest specjalizacja tego rządu i tej władzy, że do ustaw o węglu wrzucają gęsi puch. Ponieważ no akurat tak pasuje, ale tam w ostatnim zapisie będzie ten gęsi puch i jego opodatkowanie. To jest taki sposób wrzucania o godzinie 10 wieczorem, 22:30 najróżniejszych przepisów w nadziei, że nikt tego nie zauważy. Ale nie dotykamy najważniejszej rzeczy, czyli takiego podatku największego i najgroźniejszego, jaki sobie można wyobrazić, czyli inflacji. Ponieważ to jest podatek taki, który dotyka już absolutnie nas wszystkich, każdego odbiorcę końcowego. Tracą na nim wszyscy. Poza kim? Poza rządem. Rząd zyskuje. Rząd zyskuje, ponieważ no, VAT od każdego produktu, jeżeli kosztuje 100 zł, to jest 23 zł, a jeżeli kosztuje 200, to jest 46 zł. To jest jasne i bardzo proste do obliczenia. Czyli rząd ma większe przychody i właśnie korzystając z tego, też usiłuje nam wmówić, że nam właśnie coś dopłaca, czy coś rekompensuje. No weźmy tę ropę naftową. Ropa naftowa kosztuje 86-90 dolarów na rynkach światowych, czyli tyle, ile przed 24 lutego, czyli napaścią Rosji na Ukrainę. Znaczy mało tego, baryłka stacjach ropy tanieje w tej chwili, panie redaktorze. A na stacjach właśnie, proszę kontynuować, wiemy co się dzieje. A na stacjach jest jak jest. No i wszyscy się zastanawiają dlaczego. Wczoraj PKN Orlen ogłosił rekordowe zyski. I jednocześnie mówi, że na stacjach, ze stacji tylko 4% jego przychodu, ta marża detaliczna. Tylko pamiętajmy, przed tym rokiem
marża rafineryjna to było około 6 dolarów na baryłce ropy. A teraz jest ile? Prawie 32. Czyli pięciokrotnie wzrosła marża rafineryjna. Ja się zupełnie nie dziwię prezesowi Obajtkowi, że on nie wykazuje, że w detalu zarabia, ponieważ monopolistą, dzięki tym zabiegom, które się stały przejęciu Lotosu i innym, stał się Orlen. Ma ten łańcuch od upstreamu, który przejął wraz z Lotosem, przez rafinerię po detal. No i oczywiście sprzedaje wszystkim. Przecież wiadomo, że BP, które tutaj jest, nie kupuje sobie ropy, Bóg wie gdzie, benzyny, tylko kupuje od Orlenu. No to w związku z tym Orlen winduje ceny hurtowe po to, żeby na tym zarabiać, a w tym na ten detal to niewiele, bo to już nie potrzeba, bo tam sobie zarobił. A gdzie sobie to wpisze, czy to w hurcie właśnie w postaci marży rafineryjnej? To rozwinąć za chwilę, no bo wiemy, że prawdopodobnie po nowym roku stawka VAT-u na paliwa wróci do poprzedniego poziomu, czyli poziomu 23%. Wszyscy właściwie, eksperci rynku paliw, których analizy czytałam, mówią wprost, że wysokie ceny dopiero nadejdą. I że czeka nas niespotykany dotąd kryzys, jeżeli chodzi o ceny paliw. No, wie pani, zapas jest, bo jeżeli wzrośnie to o 23%, jeżeli zostanie przywrócony VAT, no to wystarczy zejść nieco z tej marży rafineryjnej, no, jeśli żeby zejdą. Ten... Ale właśnie, czy zejdą? To jest pytanie. Niestety, u nas prawa ekonomii i tak jak mówiliśmy przy budżecie, prawa matematyki również nie zawsze obowiązują. I to się musi skończyć bardzo źle. Teraz mieliśmy ten taki tąpnięcie inflacji, prawda, z 17,8 na 17,4. To jest żaden spadek, to po prostu jest utrzymanie inflacji. Sprzyjały nam czynniki zewnętrzne. Ani Rada Polityki Pieniężnej nie zrobiła nic, a co prawda no, kumuluje się ten efekt podwyżki stóp procentowych, no bo kredyty umarły, szczególnie hipoteczne. Ale rząd nie zrobił nic, Rada Polityki Pieniężnej niewiele. Natomiast czynniki zewnętrzne, czyli spadek właśnie cen ropy na świecie, unormowanie się tego wszystkiego, umocnienie złotego, też nie dzięki działaniom naszego rządu ani Narodowego Banku Polskiego, tylko z powodu czynników zewnętrznych, spowodował lekkie obniżenie dynamiki tej inflacji. Ale właśnie... Panie redaktorze, jeżeli pan pozwoli, tak gwoli uzupełnienia od wicepremiera Jacka Sasina. Pan wicepremier Jacek Sasin mówi tak. W czystym modelu cena paliwa musiałaby wzrosnąć o podatek VAT, ale prezes Obajtek ma pracować nad tym, żeby podwyżka nie była tak drastyczna. To będzie duży dodatkowy wolumen cenowy dołożony do tego, za co płaci konsument. No i oczywiście to Komisja Europejska kazała przywrócić VAT, mówi Jacek Sasin. A Komisja Europejska kazała podwyższyć marżę rafineryjną z 6 dolarów na 32 dolary? Chyba nie. Także to właśnie prezes Obajtek pracuje nad tym, żeby zamiast wzrost o 400% marży rafineryjnej, powiedzmy, była 300 i wtedy już byśmy nie odczuwali wzrostu cen paliw. No bo jeżeli tutaj mamy wzrost o 23% po przywróceniu VAT-u, a tu nam wzrosła marża rafineryjna dla Orlenu, pobierana przez Orlen o 400, no to łatwo sobie obliczyć, że zejście z części tej podwyżki, z części, nie powrót do wielkości sprzed roku, no spowoduje, że paliwo może nie wzrosnąć. Ale zapewne wzrośnie. I tak jak tutaj już dawno zauważyliśmy, że ta inflacja konsumencka przekłada się na inflację bazową w taki oto sposób, że przechodzi to do różnych innych towarów i tam już jest zaszyte. Na razie jeszcze przedsiębiorcy mieli, już mówię w czasie przeszłym, bo nie wiem, czy już w najbliższym czasie będą mogli, zaszywać podwyżki w cenie towaru i był na to popyt. Teraz idą święta. Polska tradycja, zastaw się, a postaw się będzie obowiązywała. Pewnie troszkę będą ludzie oszczędzali bardziej, bo dochód do dyspozycji no już się zmniejsza, szczególnie wśród tych grup, powiedzmy, no, emerytów czy ludzi na etatach w takich miejscach, gdzie podwyżek nie ma, czyli na przykład cała budżetówka i inne. Więc pewnie będzie mniej, ale będzie
jednak wzmożone zakupy. No i to będzie potężny impuls inflacyjny, który odczujemy właśnie no, w grudniu, może jeszcze nie, ale w styczniu już na pewno. O inflacji za chwilkę, panie redaktorze, jeśli pan pozwoli, tylko że jeszcze z jednym mitem chciałabym się rozprawić, jeśli pan pozwoli, bo kiedy mówimy o cenach paliw, o marżach, o Bajtku i o tym, dlaczego te ceny rosną, mimo że baryłka tanieje, to przez cały czas bardzo, bardzo konsekwentnie, a wiadomo, że taka sytuacja przynosi efekty, politycy Zjednoczonej Prawicy zapewniają, że cena za benzynę jest i tak najniższa w Europie. Tylko problem polega na tym, że nikt nie mówi o sile nabywczej pieniądza i o wysokości naszych dochodów, prawda? I ja tutaj mam takie bardzo ciekawe wyliczenia. I tutaj szczególnie zwracam się do naszych widzów, żeby teraz posłuchali tego, co mamy do powiedzenia. Przeciętna pensja brutto Polaków w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 6200 zł. I to oznacza, że statystyczny Polak może w tej chwili przy tej cenie kupić około 810 litrów benzyny. Tej 95 najpopularniejsze. Niemcy, którzy mają droższe to paliwo, oczywiście, zarabiają średnio miesięcznie 19 tysięcy złotych. Co oznacza, że mogą kupić 2000 ponad litrów paliwa. My 800 litrów, oni ponad 2000. No i to jest ta bajka o najtańszym paliwie w Europie. No ale w ogóle mówienie, porównywanie, takie porównywanie cen bezwzględnych między krajami nie ma żadnego sensu. No to ja mogę powiedzieć, proszę pojechać do Norwegii i kupić litrowy sok. Ja nie piję soków, ale litrowy sok jabłkowy. Nie wiem, ile on może w Polsce kosztować. Kilka złotych, tam kosztuje 30. No i co z tego? I piją Norwegowie ten sok i nie narzekają, że on jest bardzo, bardzo drogi. Dlatego, że to jest zupełnie inny poziom cen, zupełnie inny poziom zarobków. I właśnie tak jak pani mówi, można przeliczać tylko w sile nabywczej, czyli w stosunku do płac. Dlaczego u nas się produkuje części do samochodów niemieckich, a nie w Niemczech? No właśnie dlatego, że u nas jest wszystko tańsze, bo jesteśmy krajem na zupełnie innym poziomie rozwoju. Niemiecka gospodarka jest 5,5 razy większa od naszej. I porównywanie poziomu cen wyrwanych tego produktu czy tamtego produktu, to jest po prostu absurd. I manipulacja, jakieś, po prostu manipulacja, panie. Totalna manipulacja, dokładnie. Dobrze, to teraz przechodzimy powolutku do tematu inflacji, ale zanim o temacie inflacji, to przypomnę cytat z pana prezesa Glapińskiego, jeśli pan pozwoli. Słowa, które padły w październiku ubiegłego roku, no, czyli roczek z hakiem. Pan prezes Glapiński mówi tak. Nie jest nam potrzebne finansowanie z pożyczek unijnych. To tak a propos Krajowego Planu Odbudowy. My sami możemy pożyczki brać jak chcemy. Każdy nam da. My w tej chwili żadnej pożyczki nie bierzemy jako kraj, jako Narodowy Bank Polski. Żadnej. To do nas przychodzi cały świat i chce od nas pożyczać. Jesteśmy 13 miesięcy później. No niestety, no ta polityka zbankrutowała. Znaczy już znęcanie się nad prezesem Glapińskim to już przestało mnie bawić. Bo to, co on wygaduje, to jest po prostu jakaś rozpacz niewyobrażalna. No, człowiekowi coś się pomyliło, pomyliła się rola. Ja jestem przerażony tym klejmem, który jest tam zawsze za prezesem występuje, czyli dbamy o siłę twojego pieniądza. No nie chciałbym, żeby ktokolwiek dbał tak o mnie, jak dba prezes Glapiński, bo to jest jakieś po prostu totalne nieporozumienie. Zbankrutowała to jego polityka, zbankrutowały jego prognozy. Co jest tym dziwniejsze, że zespół analityczny Narodowego Banku Polskiego, z tego co wiem, nie zmienił się zasadniczo. A to jeden z najlepszych zespołów analitycznych w Polsce. Mhm. Czyli krótko mówiąc, albo prezes Glapiński nie potrafi tego odczytać, albo tego nie chce odczytać, albo rozmawia z najlepszym ekonomistą w Polsce, czyli prezesem Kaczyńskim, i wychodzi im tak, jak wychodzi. No dobrze, to teraz wyobraźmy sobie, co będzie w przyszłym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu mamy posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. O ile się nie mylę, w czwartek, zgodnie z kalendarzem, prawdopodobnie na konferencji prasowej wystąpi rzeczony prezes Glapiński. I co? I usłyszymy, że te jego przewidywania się sprawdzają, ponieważ inflacja zaczyna spadać.
Ten szybki szacunek GUS-u wczoraj pokazał, że to jest 0,5% w stosunku do października. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście zaczyna spadać pana zdaniem? Czy to jest jakiś wypadek przy pracy i będzie rosnąć? Czy to już się zaczął trend spadkowy? Panie redaktor, jeżeli ma pani 39 stopni temperatury i czuje się pani fatalnie i spadło pani do 38,8, to pani się czuje lepiej? No nie. No chyba nie. No właśnie. I my jesteśmy w dokładnie takiej samej takiej sytuacji. Czyli pacjenta, którego organizm jest zrujnowany codziennie przez temperaturę 39 stopni, bo to jest no, bardzo wysoka temperatura powodująca właśnie rujnowanie organizmu, a inflacja rujnuje gospodarkę, ponieważ tak jak mówiliśmy, umarł kredyt hipoteczny z powodów oczywistych. No, trzeba naprawdę dużej odwagi, w cudzysłowie, by brać kredyt hipoteczny na 30 lat przy oprocentowaniu stałym około 9%. No, ryzykowne przedsięwzięcie. Czyli umiera budownictwo, deweloperka, no bo nikt tych mieszkań nie będzie kupował dla siebie. Prawdopodobnie przyspieszy się proces, że będą fundusze wykupywały te budowane mieszkania i będziemy zmierzali do tego modelu europejskiego wynajmuj, a nie posiadaj. No ale to są zmiany społeczne, które będą wymuszone przez sytuację ekonomiczną. Inflacja nie spada. Inflacja najprawdopodobniej, znaczy nie najprawdopodobniej, z dużą pewnością wzrośnie do ponad 20%. Ja mówiłem, że mam nadzieję, że nie osiągnie tych 20%, że skończy się na 19, na 19,5, że tego, co prawda, no, czy 20, czy 19,5. Ale kiedy przekroczymy tę magiczną barierę, pana zdaniem? To będzie początek przyszłego roku, wiosna, kiedy? Czy nie da się tego przewidzieć w obecnej sytuacji? Najprawdopodobniej, wie pani, to wiele bardzo zależy od decyzji politycznych, jako że u nas niestety ekonomia trochę przestaje działać i to można udowodnić na dziesiątkach przykładów. Chociażby właśnie ten Orlen. No jeżeli jego zyski tak rosną poprzez właśnie drenaż naszej kieszeni przez marżę rafineryjną, przejął Lotos, przejął PGNiG, a jego kapitalizacja, akcje są tańsze o 8% niż rok wcześniej. Już nie mówiąc o bilansie rządów Obajtka w Orlenie, bo jest o 40% tańszy. Przejmuje takie istotne aktywa, a firma jest o 40% tańsza niż była 5 lat temu? No, to właśnie oznacza, że niestety ekonomia przestała działać. I tak jest z tą inflacją. Wszystko zależy od decyzji politycznych. Krótko mówiąc, czy rząd będzie utrzymywał tę tarczę, czy nie i w jakim zakresie będzie ją utrzymywał. No podobno nie. No przedłuża tarczę antyinflacyjną wyłącznie w zakresie żywności, czyli zerowego VAT-u na żywność, a reszta wraca, jak rozumiem, do stanu poprzedniego. No to będzie potężny impuls inflacyjny od 1 stycznia, czyli krótko mówiąc tak w lutym już będzie ten odczyt pewnie w okolicach 20%, bo to są akurat te rzeczy, które, no i nowe stawki na prąd i gaz. To one też będą od 1 stycznia. No, zamrożenie tych na te 2000 kWh, 2600, no to jest zawracanie głowy. To jest niewiele gospodarstw domowych, które zużywają taką ilość energii. No. Prawie każde zużywa 2 czy 3 razy więcej, już nie mówiąc o takich, które zużywają wielokrotnie więcej. Także prąd, gaz, czyli nośniki energii, benzyna, to się przełoży bardzo istotnie na ceny. Tylko zauważmy, to co do tej pory jest, on się cały czas przekłada. A 17,4, które... No, można się cieszyć, że spadła nam temperatura z 39 na 38,8, ale to nie oznacza poprawy żadnej praktycznie. I żeby to był trend, no to tak. Natomiast teraz ustabilizowała się ta inflacja po to, żeby wzrosnąć bardzo szybko po właśnie przełożeniu się nośników energii na ceny wszystkich towarów. Także niestety w okolicach pewnie lutego będziemy mieli ten odczyt w granicach 20% albo i więcej. Panie redaktorze, i teraz podsumowując wszystko to, co dzisiaj zostało w naszej rozmowie powiedziane i naprawdę bez jakiejś zbędnej złośliwości, choć przyznam, krew mnie zalewa, chciałam pana zapytać o wczorajszą decyzję posłów partii rządzącej, czyli podwyższenia dofinansowania dla telewizji rządowej z 2 miliardów do prawie 3 miliardów.
ale właśnie chciałabym, żebyśmy to umiejscowili w tym dzisiejszym kontekście wszystkich spraw, które poruszyliśmy. Nie możemy tego zrobić niestety, ponieważ tak jak mówię, u nas ekonomia, polityka dominuje nad ekonomią w sposób istotny. To jest po prostu zasilenie budżetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, bo wiadomo, że telewizja publiczna jest no, takim największym billboardem Prawa i Sprawiedliwości i manipulując, kłamiąc, szczując wpływa, czy usiłuje wpływać na wyborców, mam nadzieję, że coraz mniej skutecznie, ale to jest po prostu zasilenie Funduszu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, oderwane od ekonomii. Jako, że tak jak mówiliśmy na wstępie, no, budżet. Budżet może sobie być, a my będziemy robili co chcemy. Ja wiem, że to brzmi strasznie, to co ja mówię i tak przerażająco to już tak, nie jest. Tak, bo trochę śmieszne. To wprowadza, panie redaktorze, taką bezsilność, takie poczucie bezsilności, że i tak na nic nie mamy wpływu. I to jest trochę niebezpieczne w kontekście roku wyborczego i w ogóle budowania społeczeństwa obywatelskiego. Wie pan, ja troszkę teraz może patetycznie mówię, ale no, kiedy słuchamy czegoś takiego, to właściwie ręce opadają i mamy takie poczucie, nic ode mnie nie zależy. Nic. No niestety tak. Niestety tak. Wie pan, to, ja myślę, że tak, nikt się nie spodziewał, że to psucie państwa pójdzie aż tak daleko. Psucie instytucji państwa, autorytetów, ale również takich praw podstawowych, ekonomicznych praw podstawowych. Ekonomia no już dawno nie jest nauką ścisłą, matematyczną, jest nauką społeczną, no ale można przez moment udawać, czy postępować tak, jakby 2 dodać 2 było 5, albo 2 dodać 2 było 3, w zależności od potrzeb, ale zawsze należy pamiętać, że 2 dodać 2 jest 4 i rachunek przyjdzie zapłacić. Natomiast rządzący zdają się o tym nie pamiętać, a przynajmniej zdecydowanie się tym nie przejmować. Pani Anna, nasza widzka, ma tutaj pewną uwagę i pisze tak. Nie dziwi was to, że wałkują w tych mediach, jak rozumiem, to jest zarzut też do nas, dziennikarzy, o problemach Polaków i nikt z tym nic nie robi. Wszystkim chyba jest na rękę taka sytuacja. Chocholi tan jest na naszym być albo nie być. No my jako dziennikarze, panie redaktorze, prawda, my nie bardzo mamy wpływ oprócz tego, co robimy. No, od nas niestety kwestie finansów nie zależą. Jesteśmy takimi samymi ofiarami tej całej sytuacji, jak pani Anna i reszta naszych widzów. Znaczy, no niestety, no możemy co? Możemy mówić. Możemy z przerażeniem mówić, ostrzegam, że podstawowe prawa ekonomiczne, podstawowe prawa matematyczne są na naszych oczach łamane i tak jakby ich nie było, nikt się tym nie przejmuje. Jest to przerażające, ale cóż my możemy zrobić? No bo pani Anna mówi, i nikt z tym nic nie robi. No, ja mogę, jedyna, to co mogę? Rozumiem, mogę że mówić. Jedyna broń jaka jest, to karta wyborcza, żadnej innej nie ma. I nie było nigdy wcześniej, ja nie mówię tylko o obecnej sytuacji. Dobrze, panie redaktorze, zmierzamy do końca, ale ja nie wiem, czy pan pamięta o naszym kąciku pod tytułem Coś optymistycznego. Coś optymistycznego? Ojej, teraz to mi jest bardzo trudno coś optymistycznego wymyślić, naprawdę. Jako, że czekają nas ciężkie czasy. A więc nie, no optymistyczne święta idą. Święta idą, będzie Mikołaj. Myślę, że spotkamy się przy stołach, będziemy sobie życzyć lepszej przyszłości. A może ja tak powiem inaczej. Optymistycznie to jest takie przysłowie dłużej klasztora niż przeora. Więc my doczekamy się zmiany tego przeora, a klasztor w sensie państwa pozostanie i wtedy być może pewnie w sposób kulawy, niezbyt dobry, no ale wrócą prawa ekonomii, bo ja bym tego chciał, żeby wróciły prawa ekonomii, matematyki i wszystkie inne. I tego sobie życzmy na nowy rok, bo pewnie w nowym roku już się spotkamy. Chociaż, kto wie, może będzie się działo tyle, że będzie to wymagało kolejnej pańskiej analizy. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za wizytę dzisiaj. U nas redaktor Kazimierz Krupa, państwa gościem, pozdrawiamy. I mimo wszystko życzymy wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.